Witajcie na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj omówię okres, kiedy na czele polskiego rządu stał Tomasz Arciszewski, czyli ostatnie miesiące II wojny światowej. Dzisiejsze spotkanie podzielimy sobie na 6 części. Najpierw zobaczymy, jak doszło do powstania rządu Tomasza Arciszewskiego. W punkcie drugim przyjrzymy się ustaleniom konferencji w Jałcie i reakcji na te ustalenia polskich polityków emigracyjnych. W punkcie trzecim przyjrzymy się wkładowi polskiego lotnictwa bombowego w pokonanie III Rzeszy. W punkcie czwartym opowiem, jak II Korpus wyzwolił Bolonię. W punkcie piątym przyjrzymy się działaniom wojennym polskich pancerniaków generała Maczka w ostatnich tygodniach II wojny światowej. A w punkcie szóstym zobaczymy, jak doszło do powstania tymczasowego rządu jedności narodowej i jakie miało to konsekwencje. Jak o tym mówiłem na poprzedniej lekcji historii, 24 listopada 1934 roku Mikołajczyk złożył na ręce prezydenta Raczkiewicza rezygnację z funkcji premiera. Jak podejrzewa historyk po boku Malinowski, Mikołajczyk liczył na to, że za jakiś czas przywódcy polskich ugrupowań na emigracji poproszą go, aby znowu stanął na czele rządu. Jeżeli Mikołajczyk na to liczył, to się przeliczył. Prezydent najpierw poprosił o sformowanie rządu wicepremiera Jana Kwapińskiego, ale jego misja zakończyła się niepowodzeniem. 29 listopada na czele rządu stanął socjalista Tomasz Arciszewski. Arciszewski to jedna z bardziej niezwykłych postaci polskiego ruchu socjalistycznego. Niestety dzisiaj jest to postać całkowicie zapomniana. Urodził się w 1877 roku w Sierzchowicach koło Rawy. Był prostym robotnikiem. Mając 19 lat wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej. Brał udział jako bojowiec organizacji bojowej PPS-u w wydarzeniach rewolucyjnych 1905 roku. Między innymi 22 lutego 1907 roku dowodzony przez niego zespół bojowców o godzinie 12 w południe opanował Urząd Pocztowy w Warszawie u zbiegu ulic Kluczej i Wspólnej, zdobywając na cele działalności niepodległościowej 6427 rubli. Arciszewski brał również udział w słynnej akcji pod Bezdanami. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach Polskich. W II Rzeczpospolitej przez 16 lat był posłem na Sejm z ramienia Polskiej Partii Socjalistycznej. Zasiadał również we władzach tego stronnictwa. W okupowanej Polsce stanął na czele konspiracyjnej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność, Równość, Niepodległość. W 1934 roku wszedł w skład konspiracyjnej Rady Jedności Narodowej Parlamentu Polskiego Państwa Podziemnego. Do Londynu został przetransportowany w nocy 25 na 26 lipca 1944 roku samolotem, który przyleciał z Anglii i zabrał go do Londynu. Dlaczego jego zabrano do Londynu? Arciszewski, robotnik socjalista, był żywym dowodem na to, że oskarżanie polskich władz emigracyjnych o ich burżuazyjny charakter jest absurdem. I teraz właśnie ten robotnik, ten człowiek, który całe życie był socjalistą, który był bohaterem walki o polską niepodległość, stanął na czele rządu. Arciszewski łączył radykalizm społeczny z głębokim antykomunizmem i głębokim patriotyzmem. Był zdecydowanym przeciwnikiem jakichkolwiek ustępstw na rzecz Stalina. Był zdecydowanym zwolennikiem twardej obrony polskiej niepodległości i polskiej integralności terytorialnej. W nowym rządzie ministrem spraw zagranicznych został bezpartyjny Adam Tarnowski. Sprawy wewnętrzne objął Zygmunt Berezowski ze Stronnictwa Narodowego. Ministrem informacji i dokumentacji został Adam Pragier z Polskiej Partii Socjalistycznej. Ministrem Obrony Narodowej był, tak jak w poprzednim gabinecie, Marian Kukiel. Pozostałe stanowiska rządowe obsadzili działacze Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Narodowego i Stronnictwa Pracy. Do rządu nie weszli działacze Stronnictwa Ludowego, którzy razem z Mikołajczykiem przeszli do opozycji. Jak pisze historyk Czesław Brzoza, rząd Arciszewskiego był formalnie uznawany przez sojuszników zachodnich, ale stosunek do niego był chłodny. Jako podmiot polityki międzynarodowej przestał się liczyć. 4 grudnia Churchill
napisał list do Stalina, w którym wychwalał Mikołajczyka jako rzecznika porozumienia ze Związkiem Sowieckim i wyrażał nadzieję, że wkrótce wróci do władz. Stalin odpowiedział mu, że Mikołajczyk nie sprzyja porozumieniu, gdyż jego zwolennicy w Polsce występują zbrojnie przeciwko ludziom radzieckim i podkreślił konieczność udzielenia poparcia stworzonemu przez siebie w Lublinie Polskiemu Komitetowi Wyzwolenia Narodowego, który, cytat, cieszy się wśród polskiej ludności dużym autorytetem. 15 grudnia Churchill wypowiedział się na temat spraw polskich w Izbie Gmin. Znowu wychwalał Mikołajczyka, Grabskiego i Romera, ale zauważył też, że nie widzi szans na porozumienie obecnego rządu z PKWN. Opowiedział się za linią Kerzona jako granicą Polski. W odpowiedzi na to wystąpienie premiera Wielkiej Brytanii Arciszewski udzielił nieszczęśliwego wywiadu brytyjskiej gazecie Sunday Times, w którym oświadczył, że Polska domaga się nabytków terytorialnych kosztem Niemiec, ale nie chce Wrocławia ani Szczecina. Arciszewski miał dobre intencje. Nie chciał robić wrażenia, że godzimy się na utratę ziem wschodnich w zamian za jakieś nabytki na ziemiach zachodnich. Ale w sytuacji, kiedy groziła nam utrata dużej części polskiego terytorium, tego typu wypowiedź, gdzie polski premier mówi, że nie chce przyłączenia do Polski Wrocławia czy Szczecina, była co najmniej nieszczęśliwa. Stalin, widząc słabość swoich partnerów zachodnich, postanawia pójść krok dalej. 27 grudnia pisze do Roosevelta, że wkrótce PKWN przekształci się w rząd tymczasowy, który będzie uznany przez Związek Sowiecki. I rzeczywiście, tak jak zapowiadał Stalin, 31 grudnia 1934 roku Krajowa Rada Narodowa powoła rząd tymczasowy Rzeczpospolitej Polskiej z Osóbką Morawskim jako premierem. Rząd Arciszewskiego zareagował ostrym oświadczeniem z 1 stycznia 1935 roku, gdzie stwierdzono dokonanie przez Związek Sowiecki, cytat, zamachu na suwerenne prawa narodu polskiego. 5 stycznia rezolucję protestacyjną uchwaliła też Rada Narodowa w Londynie. Podobne oświadczenie wydał Kongres Polonii Amerykańskiej. Emigracja domagała się od aliantów zachodnich zdecydowanego protestu. I istotnie, Churchill i Roosevelt zamanifestowali swoje niezadowolenie. 2 stycznia rząd Stanów Zjednoczonych potwierdził swoje uznanie dla dotychczasowego rządu polskiego w Londynie. Podobnie uczynił Churchill 5 stycznia, wyrażając rozpacz z powodu rozwoju sytuacji. Co ciekawe, niechętna Polsce prasa angielska złagodziła swój ton. Pojawiły się nawet głosy oburzenia z powodu zniewolania Polski przez Związek Sowiecki. A w prasie amerykańskiej ukazały się artykuły pokazujące rząd tymczasowy jako wyraźne narzędzie Kremla. Wydawało się, że coś pozytywnego dla sprawy Polski zmienia się w podejściu do Polski przywódców Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Ale ta zmiana była zmianą krótkotrwałą. Ale ta zmiana była zmianą pozorną. Najważniejsze ustalenia dotyczące powojennego ładu zapadły podczas konferencji Wielkiej Trójki w Jałcie na Krymie. 19 stycznia premier Arciszewski powtórzył zapewnienie o swojej woli porozumienia ze Związkiem Sowieckim na podstawie prawa Polski do pełnej niepodległości. Podobne stanowisko wyraził polski rząd w memorandum skierowanym do rządów Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W memorandum wyrażano nadzieję, iż rządy te nie wezmą udziału w żadnych decyzjach dotyczących Polski bez zgody legalnych władz państwa polskiego. Przed konferencją jałtańską doszło do pewnych ustaleń pomiędzy ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Edenem a sekretarzem stanu Edwardem Stettiniusem. Panowie spotkali się w Neapolu i na Malcie. Stwierdzili, że wschodnia granica Polski powinna być, tak jak ustalono w Teheranie, według linii Kerzona, ale zobowiązali się zabiegać o to, aby Lwów i Zagłębie Borysławskie należało do Polski. Ustalili też, że na zachodzie Polska ma otrzymać Prusy Wschodnie bez Królewca, Gdańsk, cały Górny Śląsk, natomiast na włączenie Pomorza Zachodniego i Dolnego Śląska mieli się zgodzić tylko w ostateczności.
Iden tłumaczył to stanowisko tym, że Polakom lubelskim nie należy dawać tyle, ile można by dać, gdyby na czele rządu stał Mikołajczyk. Iden i Stettinius uzgodnili również, że nowy rząd polski winien składać się z 5 stronnictw, a jego trzonem powinien być Mikołajczyk. Takie miało być stanowisko wyjściowe o okolicznościach, w jakiej rozpoczynała się jałtańska konferencja. Tak pisał historyk Wojciech Roszkowski. Wielka Trójka zbierała się w Jałcie w momencie dalszego wzmocnienia pozycji Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na froncie, gdy ofensywa radziecka przekraczała przedwojenną granicę III Rzeszy. Alianci zachodni szykowali się dopiero do natarcia na linię Renu, a dowództwo brytyjskie z marszałkiem Bernardem Montgomerym na czele spierało się z generałem Eisenhowerem o kierunki ataku. Wydawało się coraz bardziej oczywiste, że do Berlina wejdzie jako pierwsza armia radziecka. Kraje środkowo-wschodniej Europy zostały już zajęte przez wojska radzieckie lub czekało je to w najbliższej przyszłości. Strona zachodnia miała coraz mniej atutów w rozmowach ze Stalinem. Dogodny czas już minął. Kreml znakomicie wygrywał argument większego zaangażowania w wojnę przeciw Niemcom. Cały ciężar działań na Pacyfiku zmuszeni byli ponosić Anglicy i Amerykanie, nie mogąc zwiększyć zaangażowania na froncie zachodnim w Europie. W tej sytuacji najsilniejszą pozycję przetargową w nowym podziale świata posiadał Stalin. Siedząc w Jałcie naprzeciw prezydenta Stanów Zjednoczonych, widział on po jego prawej stronie doradcę politycznego Białego Domu, Elgara Hissa, który był agentem radzieckim, skazanym po wojnie przed sąd amerykański. Siatka szpiegowska Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich miała dostęp do wielu tajemnic polityki Stanów Zjednoczonych. Churchill nie miał szans na przeforsowanie swego nieco bardziej nieustępliwego stanowiska, bowiem Wielka Brytania, wyczerpana wojną, znalazła się wyraźnie w cieniu potęgi Stanów Zjednoczonych. Konferencja jałtańska rozpoczęła się 4 lutego. Podejmowano wiele różnych kwestii. Podejmowano również kwestię polską. 6 lutego Roosevelt i Churchill podjęli temat wschodniej granicy Polski, proponując, aby skorygować linię Kersona w ten sposób, aby Lwów i Zagłębie Bolesławskie należało do Polski. Stalin, jak to miał w zwyczaju, nie odpowiedział wprost, wyraził przekonanie o tym, że Związek Sowiecki chce Polski silnej. Następnie, jak to miał w zwyczaju, wychwalał rząd tymczasowy i dyskredytował podziemie krajowe podległe Londynowi za postawę antyradziecką. Churchill i Roosevelt przyjęli wywody Stalina bez jakiejś polemiki i do sprawy Lwowa już podczas negocjacji nigdy nie wrócili. Roosevelt zaproponował, aby ustalić skład rządu polskiego przez wezwanie do Jałty działaczy rządu tymczasowego i niektórych polityków krajowych. Wspomniał tu o Witosie, Stanisławie Kutrzebie, Zygmuncie Żuławskim, a nawet arcybiskupie krakowskim Adamie Sapiesze. Stalin z kolei przedstawił projekt, że wschodnią granicą Polski ma być linia Kersona, a zachodnią Odra i Nysa Łużycka. Oraz, że przyszły rząd polski ma składać się z rządu tymczasowego, rozszerzonego o demokratycznych przywódców obozu londyńskiego. Ten poszerzony rząd miał być uznany również przez państwa zachodnie. Ustalono, że ustaleniem składu tego nowego rządu zajmie się Komisja Dobrych Usług, której będzie przewodniczyć Mołotow, a będą w niej uczestniczyć ambasadorowie Wielkiej Brytanii Clark Kerr i Stanów Zjednoczonych Harriman. Kolejna kwestia, która się tu pojawiła, to była kwestia wolnych wyborów. Na sugestię, aby wybory miały kontrolę międzysojuszniczą, Stalin stwierdził, że byłoby to niedopuszczalne, że byłaby to interwencja wewnętrzna sprawy Polski. Jak to często bywało, Roosevelt i Churchill ugięli się przed tą argumentacją i zadowolili się deklaracją Stalina, że po zakończeniu wojny odbędą się w Polsce wolne wybory. Stalin ustąpił partnerom zachodnim w kwestii granicy zachodniej, czyli zgodził się, aby tą sprawę do ostatecznego rozstrzygnięcia zostawić na kolejną konferencję pokojową. Było to dla niego korzystne, bowiem miał argument, aby szantażować Polaków, nawet tych sobie podległych z Lublina, kwestią granicy zachodniej. 11 lutego
ogłoszono postanowienia konferencji jałtańskiej. Stwierdzono, że granica polska ma się opierać na linii Kerzona z odchyleniem 5-8 km na rzecz Polski, czyli oznaczało to, że Lwów nie wejdzie w skład powojennej Polski. Na temat granicy zachodniej i północnej pojawia się ogólne stwierdzenie, że Polska powinna odzyskać znaczny przyrost terytorialny, jednak brak tu szczegółów. W sprawie rządu znalazło się tam następujące sformułowanie. Cytuję. Działając obecnie w Polsce rząd tymczasowy powinien być przekształcony na szerszej podstawie demokratycznej, z włączeniem przywódców demokratycznych z samej Polski i Polaków z zagranicy. Tak poszerzony rząd miał otrzymać nazwę Polskiego Rządu Tymczasowego Jedności Narodowej, miał być uznany przez wszystkie mocarstwa koalicji antyhitlerowskiej i miał jak najszybciej przeprowadzić wolne wybory oparte na głosowaniu powszechnym i tajnym. Co ważne, znalazła się tu również dziwna formuła, że w wyborach będą mogły uczestniczyć tylko partie demokratyczne i antynazistowskie. Formuła bardzo niejasna, która mogła pozwolić na niedopuszczenie do tych wyborów ugrupowań oskarżanych przez Stalina, że są antydemokratyczne czy faszystowskie. I tak rzeczywiście potem będzie. Po II wojnie światowej nie zgodzono się na legalizację Stronnictwa Narodowego, które nie mogło wziąć udziału w sfałszowanych wyborach w 1937 roku. Historyk Wojciech Roszkowski tak oceniał decyzję konferencji jałtańskiej. Uchwała konferencji jałtańskiej była kolejną klęską sprawy Polski. Trzy ludzie narzucili Polsce decyzję, które niczego nie rozwiązywały pozytywnie. Zatwierdzono ostatecznie zabór przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich ziem wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej, sankcjonując w tym punkcie układ Ribbentrop-Mołotow. Natomiast nie przyznano na razie Polsce konkretnej rekompensaty na zachodzie i północy, odkładając rozstrzygnięcie tej kwestii na przyszłość. Formuła w sprawie rządu była doskonale wieloznaczna, co przy faktycznej okupacji ziem polskich przez Armię Czerwoną prowadzić mogło jedynie do dalszych faktów dokonanych. Reakcja rządu Tomasza Arciszewskiego była zdecydowana. W deklaracji z 13 lutego oświadczył on, że decyzje jałtańskie podjęte bez wiedzy i akceptacji rządu polskiego są pogwałceniem prawa, cytat, każdego narodu do występowania w obronie własnych interesów. To też nie mogą być uznane przez rząd polski i nie mogą obowiązywać narodu polskiego. A oderwanie od Polski wschodniej połowy jej terytorium naród przyjmie jako nowy rozbiór Polski, tym razem dokonany przez sojuszników Polski. Jak stwierdził historyk Andrzej Fliszke, protest jałtański stanowił fundament ideowy powojennej polskiej emigracji. Polska prasa emigracyjna nazwała zachowanie Stanów Zjednoczonych Wielkiej Brytanii zdradą sprawy Polski. Kiedy generał Władysław Anders dowiedział się o jałtańskiej zdradzie, wystosował 13 lutego telegram do prezydenta Raczkiewicza, w którym oświadczył, cytat, że wobec tragicznego komunikatu ostatniej konferencji trzech w Jałcie melduję, że drugi korpus nie może uznać jednostronnej decyzji oddającej Polskę i naród na łup bolszewiku. Zwróciłem się do władz sojuszniczych o wycofanie korpusu z odcinków bojowych, bo nie mam sumienia żądać w obecnej chwili od żołnierza ofiary krwi. Wezwany do Londynu spotkał się 21 lutego z Winstonem Churchillem, który oświadczył, że rząd brytyjski nigdy nie gwarantował Polsce jej granic wschodnich. Anglia ma dosyć własnego wojska i nie potrzebuje pomocy żołnierzy Polski. Churchill grzmiał, może pan generał zabrać swoje dywizje, obejdziemy się bez nich. Ostatecznie generał Anders, który 26 lutego 1935 roku objął obowiązki naczelnego wodza, bo naczelny wódz, generał Tadeusz Komorowski, przebywał ciągle w niewoli niemieckiej, zmienił zdanie i zadecydował o dalszym udziale polskich oddziałów w zmaganiach z Niemcami. Zupełnie inaczej na postanowienia Jałty zareagował Mikołajczyk. Mikołajczyk dostrzegł ich szansę. Raz na wejście do nowego rządu, o którym jest mowa w komunikacie, ale przede wszystkim dostrzegł szansę w wolnych wyborach. Mikołajczyk rozumował w sposób następujący. Za wszelką cenę wrócić do kraju, stworzyć silny ruch polityczny w Polsce, wygrać wybory, przejąć władzę w Polsce, uratować Polskę przed komunizmem, obronić polską niepodległość.
I to jest cel jego działania w następnych tygodniach i miesiącach. Dlatego Mikołajczyk de facto przyjął decyzję ołtańską. Zostawimy teraz na jakiś czas sprawy wielkiej polityki, aby przyjrzeć się polskiemu wysiłkowi zbrojnemu. A zaczniemy od mało znanej rzeczy, od polskiego lotnictwa bombowego. Prawie każdy Polak wie o dywizjonie 303, o zwycięstwach polskich lotników jak Skalski czy Urbanowicz. Niewielu wie o tym, że nasz wkład w II wojnę światową, że nasz wkład w pokonanie III Rzeszy to również działalność lotnictwa bombowego. W 1940 roku sformowano 4 polskie dywizjony bombowe. 300 dywizjon bombowy ziemi mazowieckiej, który działał do końca II wojny światowej, zajmując się bombardowaniem celów w Niemczech. Ostatnią akcją tego dywizjonu było zbombardowanie rezydencji Hitlera Berchtesgaden 25 kwietnia 1935 roku. 301 Dywizjon Bombowy Ziemi Pomorskiej najpierw uczestniczył w operacjach bombowych, potem stał się jednostką specjalnego przeznaczenia. Piloci z tego dywizjonu zajmowali się zrzutami zaopatrzenia dla ruchu oporu w okupowanej Europie. Latali również do Polski. Zajmowali się również wywożeniem ludzi do Wielkiej Brytanii. 304 Dywizjon Bombowy Ziemi Śląskiej imienia księcia Józefa Poniatowskiego też najpierw prowadził klasyczne operacje bombardowania celów w Niemczech. Potem został skierowany do Dowództwa Obrony Wybrzeża i zajmował się zwalczaniem ubotów w czasie bitwy o Atlantyk. 4 Dywizjon Bombowy to 305 Dywizjon Bombowy Ziemi Wielkopolskiej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Dywizjon bombardował cele strategiczne we Francji, Holandii, w Niemczech. Ostatnią akcję bojową wykonał w nocy 25 na 26 kwietnia 1935 roku. Jak skrupulatnie policzyli historycy polskiego lotnictwa, polskie lotnictwo bombowe zrzuciło 13206 ton bomb, 1502 tony min. Polskie samoloty dostarczyły 1576 ton zaopatrzenia. Zrzuciły 692 skoczków spadochronowych. Polscy piloci bombowców przewieźli 24 411 osób. Dostarczyli 1311 ton zaopatrzenia. Pilotem 305 Dywizjonu Bombowego był Stanisław Skarżyński. Inwalida, który został ciężko ranny w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Przeszedł wtedy 11 operacji i był do końca życia kaleką. Ale mimo to uparł się i dopiął celu. Został lotnikiem. I to lotnikiem niezwykłym, bowiem to on na samolocie RWD 5 bis, całkowicie polskiej konstrukcji, w 1933 roku przeleciał przez Atlantyk, startując z Senegalu, lądując w Brazylii. W Wielkiej Brytanii Skarżyński został komendantem Polskiej Szkoły Pilotów, ale chciał wziąć udział bezpośrednio w akcjach bojowych. Po długich staraniach uzyskał przydział do 305 Dywizjonu Bombowego. 25 czerwca 1932 roku wziął udział w wyprawie 1000 samolotów nad Bremem. Przed dotarciem do celu maszyna została kilkukrotnie trafiona. Odłamki pocisków raniły go w obie nogi. Samolot dotarł jednak nad Bremem i po odrzuceniu bomb zawrócił. Na skutek awarii uszkodzonych silników załoga zdecydowała się wodować na Morzu Północnym. Posadził samolot na falach i dał rozkaz do opuszczenia maszyny przez załogę. Czterej członkowie załogi uratowali się, korzystając z gumowej łodzi ratunkowej. Sam znalazł się po przeciwnej niż łódź ratunkowa stronie kadłuba samolotu. To uniemożliwiło wszelki ratunek pilota inwalidy. Utonął w Morzu Północnym. Jego ciało morze wyrzuciło na holenderską wyspę Terschelling. Niemcy znaleźli zwłoki i przekazali mieszkańcom,
którzy pochowali je z honorami na miejscowym cmentarzu. Pilotem był również popularny kiedyś aktor Mieczysław Pawlikowski. Tą popularność zawdzięczał wspaniałej kreacji Onufrego Zagłoby w Panu Wołodyjowskim Jerzego Hoffmana. Pawlikowski służył w 300. Dywizjonie Bombowym, a potem w Dywizjonie do Zadań Specjalnych, zajmującym się zrzucaniem zasobników z bronią, amunicją i innym wyposażeniem. W nocy z 16 na 17 sierpnia 1933 roku Pawlikowski wystartował, by zrzucić zasobniki w południowej Francji. W trakcie lotu jego Halifax został ostrzelany z okrętów wojennych. Uszkodzone zostały silniki oraz instalacja hydrauliczna. Nieświadomi tego lotnicy podczas zrzutu ładunków otworzyli komorę bombową i wypuścili klapy, których potem nie udało się zamknąć. Samolot zaczął tracić prędkość i wysokość. Toteż pilot wykonał przymusowe lądowanie ze schowanym podwoziem w kompletnych ciemnościach, kilka kilometrów od miejsca zrzutu, w odległości 180 km w linii prostej od granicy francusko-hiszpańskiej. Wkrótce po lądowaniu pojawili się członkowie miejscowego ruchu oporu, którzy zorganizowali przerzut do Hiszpanii. Pawlikowski dotarł do Barcelony, a później, dzięki pomocy brytyjskiego konsulatu, powrócił do Wielkiej Brytanii. Jak już wspominałem, ostatecznie generał Anders zdecydował się uczestniczyć w dalszych działaniach wojennych. 9 kwietnia, po walkach obronnych nad rzeką Senio, II Korpus Polski rozpoczął natarcie w kierunku północno-zachodnim. Generał Anders wspominał: jeszcze tego samego dnia wieczorem czołowe oddziały 3. Dywizji Strzelców Karpackich docierają na przeciwległy wał nabrzeżny rzeki Senio, a nazajutrz o świcie oba brzegi są w naszym ręku. Zaczyna się ciężka walka o międzyrzecze Senio-Saterno. Oddziały niemieckie, jak później udało się nam stwierdzić, otrzymały rozkaz bronienia zajmowanych pozycji za wszelką cenę. Wyborowo oddziały niemieckie walczyły z zaciętością, mimo widocznej już bezcelowości ofiar. W 3-dniowych zmaganiach oddziały nasze złamały opór nieprzyjaciela nad Senio i osiągnęły przeciwległy brzeg rzeki Sonterno. Po przełamaniu niemieckiej obrony polskie jednostki ruszyły w pościg za pobitym wrogiem. 13 kwietnia napotkano zacięty opór niemieckiej 4. Dywizji Spadochronowej, broniącej się w oparciu o sieć kanałów rzeki Cilaro. Pokonawszy w 3-dniowych zmaganiach przeciwnika, Polacy osiągnęli 17 kwietnia rejon rzeki Gajana. Tu na drodze II Korpusu stanęli żołnierze wyborowej 1. Dywizji Spadochronowej, tej samej, która broniła rok wcześniej Monte Cassino. I tym razem Niemcy musieli uznać wyższość Polaków. Resztki rozbitych spadochroniarzy wycofały się w nocy z 19 na 20 kwietnia. Teraz przed żołnierzami generała Andersa droga do Bolonii stała otworem. 21 kwietnia 1935 roku o 6 rano Polacy wkroczyli do miasta. W kronice 3. Dywizji Strzelców Karpackich zanotowano: żołnierze szli otoczeni masą wiwatującej ludności cywilnej i obsypywani kwiatami. Plac przed ratuszem, gdzie kompanie zatrzymały się, wypełniały tłumy ludności. Do budynku weszli major Różański i ksiądz Grządziel. I tam w sali obrad zarząd miasta oddał im gmach do dyspozycji. Po wywieszeniu biało-czerwonej chorągwi z balkonu ksiądz Grządziel przemówił w języku włoskim do zebranych na dziedzińcu: Polacy przynoszą wam wolność. Pragniemy, by panował w mieście spokój i porządek. Niech żyje wolna Italia. Niech żyje Bolonia. W odpowiedzi z tłumu podniosły się okrzyki: niech żyje Polska, niech żyją Polacy. Niestrudzony ksiądz Grządziel pospieszył teraz na najwyższą wieżę miasta, Torre Asinelli, by na niej wywiesić drugą polską chorągiew. Była godzina 6:15. Kronikarz 3. Dywizji zanotował: wszyscy składali im gratulacje i chyba wszystkim nasuwała się myśl i żal do losu, że zdobyli wdzięczność witającej ich Bolonii, a nie Krakowa, Cieszyna czy Sącza. Gdyby to sypały się na nich kwiaty z polskich łąk, rzucane rękoma polskich dzieci i polskich dziewcząt. Burmistrz Bolonii Giuseppe Doza przesłał oswobodzicielom list, w którym pisał: panie dowódco, w imieniu całej ludności miasta pozdrawiam oddziały Polaków, oswobodzicieli, którzy pierwsi weszli do Bolonii o świcie tego wielkiego dnia.
Triumfalny entuzjazm, z jakim mieszkańcy powitali wasze dzielne oddziały, mówi wam, jakie są uczucia Bolończyków, którzy czują się sprzymierzeńcami wśród sprzymierzonych. Proszę o przekazanie tych moich słów żołnierzom polskim, naszym przyjaciołom, z którymi Bolończycy czują się związani wspólnymi więzami wolności, które już od wieków łączą dzieje Polaków i Włochów. Niech żyje Polska. Dowódca 8 Armii, generał McCreary, wydał osobny rozkaz do oficerów, podoficerów i szeregowych jego korpusu polskiego, w którym pisał: odegraliście decydującą rolę w tym wielkim zwycięstwie. W czasie waszego pochodu naprzód, po historycznej drodze emiliańskiej, od Arendzy do Bolonii, stawiały wam czoło najlepsze oddziały niemieckie. Zadaliście bardzo ciężkie straty w ludziach i sprzęcie trzem najlepszym dywizjom nieprzyjacielskim, 26. Pancernej oraz 1. i 4. Spadochronowej. Walka była zacięta i uparta. Wyborowe wojska spadochronowe stawiały twardy opór, aż do otrzymania ostatecznego ciosu, który zadaliście im na wschód od rzeki Idize. Cios ten wstrząsnął nieprzyjacielem i doprowadził wprost do zdobycia historycznego miasta Bolonii. Wykazaliście w tej wielkiej bitwie wspaniałego ducha bojowego, wytrzymałość i umiejętność walki. Przesyłam wam, żołnierze wszystkich stopni, najgorętsze wyrazy uznania i podziwu. Zdobyciem Bolonii drugi korpus zakończył swój szlak bojowy. W ziemi włoskiej zostało na zawsze 2301 oficerów i żołnierzy poległych za naszą i waszą wolność. Polska dywizja pancerna generała Maczka do 7 kwietnia nie podejmowała większych działań zaczepnych. 8 kwietnia ruszyła wielka ofensywa aliantów na zachodzie i pierwsza dywizja pancerna przekroczyła granicę niemiecką pod Goch i uderzyła w kierunku kanału nadbrzeżnego. 22 kwietnia dywizja przystąpiła do wykonywania ostatniego zadania bojowego. Tym razem celem polskich czołgistów była niemiecka baza marynarki wojennej Wilhelmshaven. W trudnym, bagnistym terenie polska jednostka dzień po dniu przybliżała się do celu, forsując kolejne niemieckie linie obronne oraz liczne przeszkody wodne. Generał Maczek wspominał: nie byłoby przesadą określić, że topiliśmy się w błocie. Szczególnie czołgi działa samobieżne, zrywające gąsienicami cienką warstwę torfu i zagłębiające się w ciemną maź błota. Każde skrzyżowanie drogi lub odcinek przebiegający w więzinach między bagniskami był centrum ogromnego leja o średnicy 50 stóp, którego nieraz nie można było inaczej przeskoczyć, jak budową mostu Bajleja. Leje te powstawały przez odpalanie bomb lotniczych dużego kalibru. Pomysłowość oddziałów w przekraczaniu tych lejów była ogromna. Kładki dla piechoty budowano z materiału z domów zburzonych dla zasypywania dziur. W jednym wypadku 10. Pułk Rozpoznawczy Strzelców Konnych cały ze wszystkimi pojazdami przeszedł lej wyrównany blokami sprasowanej słomy. W miarę zbliżania się dywizji do Wilhelmshaven obrona niemiecka, złożona z mieszanych oddziałów marynarki wojennej, formacji spadochronowych i SS, staje się coraz twardszą. Niemcy, widząc jałowość dalszego oporu, postanowili jednak skapitulować. W tym celu 5 maja dowodzący miejscowymi wojskami niemieckimi generał Erich von Straube w towarzystwie 5 oficerów przybył do dowództwa wojsk alianckich. Uczestniczący w tym wydarzeniu generał Maczek zapamiętał: generał Straube zaczął coś mówić. Gestem zniecierpliwienia przerwał mu generał Simon. Nie przyszliście tu pertraktować z nami. Macie tylko wysłuchać warunków bezwarunkowego poddania się. Prędko straciłem wątek tego, co mówił, bo myśl uleciała daleko, w przestrzeń o kilka lat wstecz. Z nieprzezwyciężoną natarczywością nasunął mi się obraz generała Kutrzeby z pułkownikiem Pręgłowskim przy poddaniu Warszawy w 1939 roku. Czy to nie rewanż za tamtą tragiczną chwilę? Tymczasem generał Simon przeszedł do rozkazów wykonawczych zajęcia terenu przez jednostki korpusu. Druga dywizja piechoty kanadyjskiej, teren nad Wezerą. Czwarta dywizja pancerna kanadyjska na zachód. Pierwsza polska dywizja pancerna. Czy mi się tylko zdaje, czy generał Simon skanduje wolno i rozmyślnie każde słowo? Wilhelmshaven. Ale nie. Po raz pierwszy przez twarze stojących wciąż na baczność oficerów niemieckich przeszedł jakby skurcz.
Oczy Niemców, przedtem nieunikające, zwróciły się na mgnienie oka na mnie, na mój polski mundur. Chyba nie trzeba im przypominać, że od nas rozpętali tę straszną wojnę i w obliczu reprezentanta jednej z wciąż walczących jednostek Polski składają dzisiaj broń. Generał Skibiński zapamiętał. Nade wszystko rozkazałem kategorycznie, bez względu na obiektywne trudności, zrobić przed wymarszem zbiórkę całych pułków i batalionów i wytłumaczyć żołnierzom, przemówić im do ambicji, honoru i do rozumu, żeby zachowali się z godnością. Mają być dumnymi zwycięzcami. Niemcy mają się ich bać jak ognia, ale muszą ich jednocześnie szanować. Następnego dnia, 6 maja 1935 roku, polskie oddziały zajęły Wilhelmshaven. Tu, przed polskim wojskiem, skapitulowało 2 admirałów, 1 generał, 1900 oficerów, 32 tysiące szeregowych. Zdobyto 3 krążowniki, 18 okrętów podwodnych, 205 mniejszych okrętów, 253 działa, ponad 40 tysięcy sztuk broni strzeleckiej oraz pełne magazyny amunicji i żywności. Zdobycie Wilhelmshaven zakończyło szlak bojowy 1. Dywizji Pancernej w II wojnie światowej. Do rangi niezwykłego symbolu rasta fakt, że na łuku bramy portowej znaleziono polskiego orła, zdjętego we wrześniu 1939 roku z budynku dowództwa floty w Gdyni. Orzeł ten, razem ze zdjętym ze szczytu orłem niemieckim, trafił do Instytutu Sikorskiego w Londynie. Korespondent wojenny 1. Dywizji Pancernej, Ryszard Kiersnowski, napisał wiersz Testament Poległych. Nie odeszliśmy od was, by grały fanfary. Niepotrzebna nam sława w wiecowych wspomnieniach. Nie polegliśmy po to, by zbawić świat stary i by kłamstwo wyrosło na prawdzie cierpienia. Nie chcemy być tematem kwietnych publikacji, ani sporów zażartych, cennym argumentem. I niech nikt nie waży dochodzić swej racji przez wszystko, co w śmierci żołnierskie jest święte. Budujcie nową Polskę, szanujcie jej imię. Trzeba tak ją umocnić wiarą i miłością, aby kresu dobiegły wędrówki pielgrzymie. By nikt snu nie zakłócił popróchniałym kościom. A gdy dzieci zapomną, że mieszkały w schronach, że widziały dni straszne, ponure i krwawe, niechaj tylko to jedno pamiętają o nas, żeśmy padli za wolność, aby była prawem. Wkrótce po zakończeniu konferencji w Jałcie pojawił się spór o jej rozumienie między aliantami. Pod koniec lutego Churchill w Izbie Gmin oświadczył, że dla rządu brytyjskiego od polskich granic ważniejszy jest kształt rządu polskiego. I ten się odgrażał. Cytuję, nie wystarczy nam dodanie do rządu tymczasowego jednego lub dwóch ministrów. Podobne stanowisko zajmował również prezydent Stanów Zjednoczonych Roosevelt. Komisja Dobrych Usług nie mogła niczego ustalić. Kandydatury, które wysuwali zachodni członkowie tej komisji, systematycznie były utrącane przez Mołotowa, który nikogo w zamian nie proponował. Po 4 tygodniach takich jałowych negocjacji Churchill i Roosevelt zaczęli się niepokoić. 19 marca ambasadorzy Stanów Zjednoczonych Wielkiej Brytanii złożyli Stalinowi oświadczenie, żądając od Kremla bardziej konstruktywnego stanowiska w sprawie powstania polskiego tymczasowego rządu jedności narodowej. Jednak nie zrobiło to na Stalinie żadnego wrażenia. Zmiana lokatora Białego Domu, 7 kwietnia zmarł Roosevelt, zastąpił go Harry Truman, również nie wpłynęła na negocjacje toczone w sprawie przyszłego polskiego rządu. Co więcej, Stalin, jak to miał w zwyczaju, idzie dalej na drodze faktów dokonanych. I oto 21 kwietnia w Moskwie premier rządu tymczasowego Słupka-Morawski oraz Stalin podpisali układ o przyjaźni, wzajemnej pomocy i współpracy powojennej między Rzeczpospolitą Polską i Związkiem Sowieckim. Przywódcy Zachodu tym razem zareagowali ostrzej niż zwykle. 22 kwietnia Truman ostrzegł Mołotowa, że złamanie rokowań w sprawie polskiego rządu może zachwiać współpracą Wielkiej Trójki. Również Churchill, naciskany przez niektórych członków parlamentu, wysłał 28 kwietnia do Stalina obszerną depeszę z naleganiem na przyspieszenie prac Komisji Trzech.
Co ważne, Churchill wspomniał również o aresztowaniu przywódców Polski podziemnej, o deportacjach Polaków. Zauważył, że Moskwa uniemożliwia sprawdzenie sytuacji na okupowanych ziemiach polskich i domagał się od Stalina wyjaśnienia tych kwestii. 25 kwietnia rozpoczęła się w San Francisco konferencja założycielska Organizacji Narodów Zjednoczonych bez udziału Polaków. No, zgodnie z postanowieniami konferencji krymskiej miał Polskę reprezentować rząd tymczasowy jedności narodowej, no ale ten rząd nie powstał. W związku z tym Polska w tej konferencji nie uczestniczyła. 27 kwietnia rezolucja konferencji wyrażała sympatię i szacunek dla narodu polskiego za postawę w czasie okupacji oraz rezerwowała dla Polski miejsce na podpisanej karcie Narodów Zjednoczonych. Impas został przezwyciężony 26 maja 1935 roku. Do Moskwy przybył wtedy wysłannik Harry'ego Trumana, Hopkins, który wraz z ambasadorem Harrimanem przeprowadził bezpośrednie rozmowy ze Stalinem. W rezultacie tych rokowań Amerykanie de facto przyjęli sowiecką interpretację uchwał jałtańskich i wymusili na Churchillu, aby dostosował się do tego stanowiska. Po kapitulacji Amerykanów prace Komisji Trzech ruszyły do przodu i oto 13 czerwca ustalono listę osób, które należy zaprosić na konferencję w sprawie powstania tymczasowego rządu jedności narodowej. I tak, na rozmowy zaproszono prezydenta Krajowej Rady Narodowej, Bieruta, premiera rządu tymczasowego, Słupkę Morawskiego, wicepremiera tego rządu i sekretarza generalnego Polskiej Partii Robotniczej, Władysława Gomułkę. Działaczy z Polski, Wincentego Witosa, Zygmunta Żuławskiego, Stanisława Kutrzebę, Adama Krzyżanowskiego i Henryka Kołodziejskiego oraz z emigracji Stanisława Mikołajczyka, Jana Stańczyka i Juliana Żakowskiego. Rząd Arciszewskiego oprotestował wynik tych rokowań i sam pomysł podjęcia tego typu negocjacji w Moskwie, ale nie miało to oczywiście żadnego praktycznego znaczenia. Do Moskwy nie przyleciał Witos, który wymówił się chorobą. Zamiast niego w Moskwie pojawił się Władysław Kiernik. Do Moskwy nie poleciał również Żakowski, którego zastąpił Antoni Kołodziej, komunistyczny działacz Związku Marynarzy w Anglii. Najbardziej dziwną rzeczą w tym gronie są osoby, które zostały wyznaczone z kraju. Historyk Władysław Pobóg-Malinowski zauważył, kto i jaką drogą ich wyszukał, kto nazwiska ich przedstawił Stalinowi. Czy przyjmując zaproszenie i godząc się na udział w konsultacji, działali pod przymusem, czy też z własnej woli i przekonania? Jakkolwiek by było, zawsze wypadnie stwierdzić, że nigdy i nigdzie nie reprezentował spraw Polski zespół w sensie politycznym, a także i moralnym, bardziej ubogi i mizerny. Być może Władysław Pobóg-Malinowski przesadza tutaj. Być może ten sąd jest zbyt krytyczny, zbyt ostry. Ale nie ulega wątpliwości, że w gronie zaproszonych do Moskwy działaczy krajowych nie ma wybitnych przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Wielu najwybitniejszych przywódców Polskiego Państwa Podziemnego było już w Moskwie, w więzieniu i czekało na proces 16 przywódców Polski Podziemnej. O tym procesie więcej na jednej z kolejnych lekcji historii. 17 czerwca rozpoczęły się w Moskwie, jak to mówiono oficjalnie, rozmowy konsultacyjne. Przez cały czas rozmów stroną dominującą byli komuniści. Gomułka oświadczył przybyłem z kraju i z zagranicy politykom. Możecie stać się współgospodarzami Polski, jeśli zrozumiecie wasze błędy. Porozumienia chcemy z całego serca, lecz nie myślcie, że jest to warunek naszego istnienia. Władzę raz zdobytej nie oddamy nigdy. Mimo, że komuniści byli w mniejszości wśród rozmówców, to oni silni poparciem Stalina dominowali w tych rozmowach. Poparcie dla polityków emigracyjnych i krajowych ze strony Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii było czysto iluzoryczne. W wyniku rozmów powołano Komisję Trzech, która miała opracować szczegóły. W jej skład weszli Gomułka, Stanisław Szwalbe, z koncesjonowanej, czyli kryptokomunistycznej Polskiej Partii Socjalistycznej oraz Kiernik
związany z Ruchem Ludowym. 21 czerwca rozmowy zakończyły się podpisaniem porozumienia. Na mocy tego porozumienia do Krajowej Rady Narodowej mieli dołączyć jako wiceprzewodniczący Wincenty Witos i Stanisław Grabski. Do rządu tymczasowego miał wejść Stanisław Mikołajczyk, Jan Stańczyk i Mieczysław Tchugut oraz Władysław Kiernik i Wycech. Zapowiadano, że kompletny skład rządu będzie podany wkrótce. I teraz tego samego dnia, kiedy ogłoszono sukces tych rozmów, zapadł wyrok w procesie przywódców Polski Podziemnej. W tym samym czasie, kiedy Mikołajczyk i jego współpracownicy swobodnie sobie rozmawiali, jego współpracownicy ze Stronnictwa Ludowego siedzieli na ławie oskarżonych. A wtedy, kiedy on ogłaszał sukces, oni słyszeli o wyrokach, jakie zapadły w procesie. I nie był to przypadek. To była typowa dla Stalina chęć upokorzenia Mikołajczyka, jego współpracowników. Oto, chcąc się dogadać ze Stalinem, musieli udawać, że nie widzą, co się dzieje. Musieli nie reagować na krzywdę, która działa się tak blisko. W ten sposób Stalin upokorzył Mikołajczyka, jego współpracowników. Ale w ten sposób Stalin pokazał też Polakom, że może zrobić wszystko, że może porwać polskich przywódców państwa podziemnego, oskarżyć o absurdalne rzeczy, skazać na absurdalne wyroki. I świat nie zareaguje. I świat przymknie na to oczy. A również Mikołajczyk będzie udawał, że tego nie widzi. Oczywiście rząd Tomasza Arciszewskiego zaprotestował przeciwko skazaniu przywódców Polski podziemnej. Ale nie miało to żadnego znaczenia. 25 czerwca rząd Arciszewskiego ogłosił dłuższe oświadczenie, w którym negatywnie się odniósł do powstania tymczasowego rządu jedności narodowej i stwierdził, że jest jedynym prawowitym rządem Polski, legalnie mianowanym przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W odezwie do narodu rząd Arciszewskiego pisał: samozwańczy twór polityczny, złożony z komunistów i agentów obcych, ma stać się rządem Polski. Los Polaków nie będzie jednakowy. Jedni borykać się będą w kraju z okrutną rzeczywistością państwa policyjnego. Inni zostaną w wolnym świecie, by stać się ustami niemych. Droga nasza jest trudna, lecz u jej kresu spełni się Polska naszych żarliwych pragnień. Wolna i niepodległa. 29 czerwca Raczkiewicz zapowiedział, że prawa swe przekaże swoim następcom tylko wówczas, gdy warunki w Polsce pozwolą narodowi na swobodne wyłonienie rządu. I rzeczywiście, przez cały okres powojenny w Londynie będą polskie władze, będzie polski prezydent, będzie polski rząd. Ostatni prezydent Rzeczpospolitej na wychodźstwie, Ryszard Kaczorowski, przekaże swoje insygnia Lechowi Wałęsie, kiedy ten zostanie wybrany prezydentem w wolnych, demokratycznych wyborach. Noty protestacyjne złożyli ambasadorowie Raczyński w Londynie, Ciechanowski w Waszyngtonie. Protestowali również dowódcy wojskowi. Generał Burkomorowski, przybyły z niewoli wódz naczelny. Generał Anders, dowódca drugiego korpusu. Generał Klemens Rudnicki, dowódca dywizji pancernej. Wydali rozkazy z oceną ciosu, tym cięższego, a niezasłużonego, z wyrazami nadziei na pomyślną zmianę warunku, z zapowiedzią marszu, drogą żołnierskiego honoru i obowiązku, powrotu z bronią w ręku, tylko do Polski wolnej i niepodległej. 26 czerwca na konferencji prasowej w Moskwie Mikołajczyk i Gomułka kłamliwie oświadczyli, że tymczasowy rząd jedności narodowej posiada poparcie większości Polaków w kraju i za granicą. Wieczorem uczestnicy negocjacji spotkali się na bankiecie z Józefem Stalinem. Stalin mówił o pogrzebaniu historii, budowie przyszłych stosunków polsko-sowieckich w przyjaźni. 28 czerwca ogłoszono komunikat o utworzeniu tymczasowego rządu jedności narodowej. Premierem został Słupka Moraski, wicepremierami Gomułka Mikołajczyk. Większość resortów obsadzili przedstawiciele administracji komunistycznej. Ministrem Obrony Narodowej został generał Michał Rola-Rzymierski, bezpieczeństwa publicznego Stanisław Radkiewicz, spraw zagranicznych Wincenty Rzymowski, przemysłu Hilary Minc, handlu Jerzy Stachelski,
Sprawiedliwości Henryk Świątkowski, Informacji Stefan Matuszewski, Żeglugi i Handlu Zagranicznego Stefan Jędrychowski, Kultury i Sztuki Władysław Kowalski. Mikołajczyk został wicepremierem i ministrem rolnictwa. Jego współpracownicy objęli resorty drugorzędne. Władysław Kiernik administracji jednak wyłączono z tego resortu wszechpotężny Urząd Bezpieczeństwa. Michał Tchugut, Pocztę i Telegraf, Jan Stańczyk, Pracę i Opiekę Społeczną, a Czesław Wycech, Oświatę. Z tym, że Czesław Wycech, mimo że formalnie był współpracownikiem Mikołajczyka, to był niesłychanie uległy w stosunku do komunistów. Ponieważ Tchugut uchylił się od przyjęcia nominacji, zastąpił go Tadeusz Kapeliński. W rządzie dominowali komuniści i ludzie całkowicie w stosunku do nich dyspozycyjni. Dominowali i liczebnie, i kontrolowali wszystkie najważniejsze resorty. Mikołajczyk i jego współpracownicy odgrywali w tym rządzie rolę marginalną. Byli potrzebni tylko po to, aby ten rząd otrzymał uznanie krajów zachodnich. 4 lipca rząd uznali Francuzi. Truman uznał ten rząd 5 lipca. 6 lipca rząd uznał Churchill. Wkrótce potem uznanie dla tego rządu popłynęło z innych stolic Europy i świata. Formalnie rządu nie uznała Stolica Apostolska, a stosunki z rządem emigracyjnym przez jakiś czas utrzymywały jeszcze takie kraje jak Hiszpania, Irlandia, Kuba i Liban. Cofnięcie uznania dla rządu Arciszewskiego, uznanie tymczasowego rządu jedności narodowej kończy historię polityczną II wojny światowej. Na zakończenie tej lekcji historii opinia historyka Wojciecha Roszkowskiego. Oczywiście polityka konsekwentnej niepodległości musiała wobec stanowiska mocarstw zachodnich prowadzić na emigrację. Jakiś kompromis był w końcu konieczny. Pytanie tylko, jaka miała być jego cena? Wobec szczególnie agresywnego nastawienia Stalina do Polski, faktu, iż była ona przed 1914 roku częścią Imperium Rosyjskiego, że stanowiła i stanowi dla Kremla pomoc na drodze do Niemiec, wydaje się, że cena kapitulacji mogła być w odniesieniu do Polski równie wysoka, jak skutki niepokornej polityki rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Pod radzieckim impasem były wszystkie karty polskie. Gdyby Stalin miał ręce rozwiązane poprzez przyzwolenie rządu Rzeczpospolitej Polskiej, nie cofnąłby się prawdopodobnie przed zastosowaniem wobec Polski wzoru Litwy, Łotwy i Estonii lub polskich Kresów Wschodnich z lat 1939-1941. Świat byłby jeszcze bardziej obojętny. Wszystko działoby się za zgodą legalnych władz kraju. Ofiara była nieunikniona. Stało się chyba lepiej, że nie poniesiono je w Polsce bezwolnie i biernie, że wobec świata i własnej historii rząd emigracyjny Rzeczpospolitej Polskiej i społeczeństwo polskie zamanifestowały wolę niepodległości.